Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze, Panie Starosta, Koledzy Wójtowie, wszyscy zebrani goście, a przede wszystkim nasi sportowcy. Kiedy kilka lat temu podejmowaliśmy się zadania przygotowania modernizacji tego stadionu, to okoliczność była następująca. Byliśmy z naszymi młodymi lekkoatletami na mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego w lekkiej atletyce. Pamiętam ten dzień i założyłem się wówczas z prezesem klubu, że jeżeli zdobędziemy kilkanaście medali, to będziemy działali na stadionie. No i ten zakład wówczas przegrałem, czyli stadion trzeba było robić. Pierwsze zadanie, jakie było do wykonania, to wpisanie tej inwestycji do inwestycji strategicznych dla polskiego sportu, proszę Państwa. Nie tylko dla NAKŁA, ale dla polskiego sportu. Czyli trzeba było określić wyznaczniki. Dlaczego ten stadion ma służyć nie tylko nam, Nakielanom, ale ma służyć regionowi i polskiemu sportowi. Etap drugi. Wniosek o wpisanie tej inwestycji na listę już inwestycji do realizacji. Trochę czasu minęło. Trzeba było mocno popracować i tutaj odbyła się nie tak dawno i to jest właśnie zaskakujące, bo kilka tygodni temu wizyta pani minister sportu. Pani minister zobaczyła, co się dzieje w naszym nakielskim sporcie, oceniła sytuację, przepraszam, że tak powiem, ale tak było. I tutaj chciałbym podziękować najpierw naszym sportowcom, bo nie buduje się czegoś, co ma służyć nikomu. I pani minister bardzo skrupulatnie prześwietliła nas, tak jak tomograf. No i na koniec tego spotkania pani minister powiedziała: poczekamy, zobaczymy. Pani minister, bardzo dziękujemy. Pani minister, panie burmistrzu, panie starosto, wszyscy zgromadzeni goście, drodzy samorządowcy, ale przede wszystkim drodzy sportowcy. No, niezwykła radość, że możemy się dzisiaj spotkać z taką dobrą, myślę, nowiną. Faktycznie, tak jak to opowiadał pan burmistrz, pamiętam, to był początek roku 2016, a kiedy kiedyś zabrał mnie tutaj na spacer i mówi, że jest ten stadion, który no, nie da się ukryć, potrzebuje gruntownej modernizacji. Więc to jest to wielkie zadanie, no ale w międzyczasie, jak Państwo pewnie pamiętacie, jako Nakielanie było kilka innych jeszcze, może czasem pilniejszych potrzeb, natomiast no, wydaje się, że ten pomysł i ten projekt, który zresztą jest tak bliski mojemu sercu, bo łączy moje dwa ukochane miasta, czyli Bydgoszcz i Nakło, może sprawić, że właśnie ten obiekt w Nakle będzie taką bazą dla bydgoskiego Zawiszy, będzie bazą dla sportowców tutaj. Także myślę, że panie burmistrzu, bo to jeszcze nie brzmiało, no tutaj pani minister ma honorowe miejsce na zawsze. Także dziękuję bardzo. Szanowny panie ministrze, drogi burmistrzu, bo chyba już tak mogę powiedzieć, szanowni samorządowcy, chciałam powiedzieć, że faktycznie ta wizyta, którą miałam tu niespełna parę tygodni temu, zaszczyt mnie spotkał ogromny, ale chciałam i nie bez jakby jakiegoś tutaj pochwalenia zbytniego, ale faktycznie pan burmistrz pokazał całe piękno miasta Nakło nad Notecią i wspaniale oprowadził mnie tutaj po tym obiekcie, który, no jak wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, potrzebuje modernizacji dla Państwa dzieci, dla tych sportowców, co stoją za moimi plecami, dlatego byśmy mogli się wspólnie cieszyć z wyników sportowych, bo bez bezpiecznej, nowoczesnej infrastruktury sportowej tych wyników nie może być. Chociaż wiem, że mimo tego, że ten obiekt potrzebuje tej modernizacji, te wyniki są, czyli
czyli czasem pod górę, ale można, ale nie o to nam chodzi. Ministerstwo Sportu wspiera rozwój infrastruktury sportowej i przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości na ten cel przeznaczyliśmy 2 miliardy 300 milionów złotych po to, by blisko 6 tysięcy obiektów sportowych zostało zmodernizowanych bądź wybudowanych na nowo. Jestem szczęśliwa, że mogłam takie dobre wieści przywieźć w tak krótkim czasie, ale chciałam powiedzieć, że to od Państwa samorządów zależy, jak będziecie to wsparcie mogli wykorzystywać, bo to tak naprawdę Państwa wizje, ambitne plany powodują, że możemy się sportowo rozwijać i możemy spełniać swoje sportowe marzenia. Dlatego już, żeby nie przedłużać mocniej, ale chciałam życzyć samych sukcesów, żeby w tym faktycznie 2023 roku można było świętować stulecie Czarni na Kło. Mam nadzieję, że będę mogła tutaj się z Państwem wtedy znaleźć, bo 100 lat zobowiązuje i mam nadzieję, że to będzie kolejny piękny początek kolejnych 100 lat sportu polskiego tutaj w Nakle. I dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Czekamy na tą wspaniałą inwestycję. Prawie 5, 6 milionów złotych.